apelują do pana wiceprezydenta Grzegorza Mackiewicza o rezygnację z kandydowania na prezydenta miasta Pabianic. Apelują jako ojciec i jako obywatel naszego miasta. Apelują także do środowisk i ludzi, które popierają i miały dać poparcie panu Mackiewiczowi. Do dyrektorów szkół, do szefa lokalnych struktur NSZZ Solidarność o cofnięcie poparcia. Także do kandydatów na przyszłych radnych z bloku samorządowego Razem, by cofnęli poparcie i nie głosowali na wiceprezydenta. Proszę także mieszkańców Pabianic, dla których dobro miasta i zdrowie obywateli są ważne, by nie oddali głosów na tego kandydata. Mój apel to konsekwencja wczorajszej debaty, na której wiceprezydent Grzegorz Mackiewicz poparł oficjalnie legalizację narkotyków. Wstydzę się jako obywatel tego miasta, że mamy na stanowisku wiceprezydenta Pabianic osobę, która jawnie popiera legalizację narkotyków. Oraz nie wyobrażam sobie, by ktokolwiek poparł taką kandydaturę. Teraz już wiem, dlaczego w naszym mieście występują problemy z dopalaczami i ze ściganiem ludzi, którzy handlują tymi substancjami. Dziękuję.